Siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Dev2 Spies. No i dzisiaj mamy fajną misję, ponieważ będzie egzekucja. A w sumie to egzekucje. Nazywa się odcineczek Zemsta. Powiem wam, że jedna z fajniejszych misji, bo możemy też różnie się tam zachować i głośno, i na cicho. Są różne metody tutaj wyeliminowania przeciwników. Będziemy to grali przeciwko Niemcom. No i Dev2 Spies to jest dla nowych taka skradanka, gdzie jesteśmy radzieckim szpiegiem, który wykonuje tutaj zadania. No i się spowiada, można powiedzieć, że w łubiance. No i co, dobra, weźmiemy sobie, wystartujemy, myślę, że co, na poziomie... Kurczę, weźmy łatwy, no widzieliście, ostatnio na hotelu tylko to, że biegam, to powodowało, ale chodzi mi o to, żeby wam pokazać tą misję i się z tym jakoś długo nie bawić za bardzo, bo... Przecież i tak już wiemy mniej więcej, jak to, co tam trzeba zrobić. No i jeszcze chciałem też zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie kanał i będziecie na bieżąco z różnymi fajnymi seriami. A Stałą Gwardię zachęcam do komentowania i do lajkowania, ponieważ daje to większy boost z algorytmem, z walką. No i pamiętajcie o minimum 7 słowach, ponieważ wtedy to nie jest spam. YouTube tego nie traktuje i wtedy na pewno wasz komentarz powinien się wyświetlić. Także co? Lecimy. Congratulations, Semyon. The information that you have intercepted helped us to uncover several British sleepers. I recommended you for bestowal with the Order of the Red Star. Thank you, Comrade Colonel. And now let's get down to business. Have you ever heard of Andreas Mayer Mader Wenk Bartels and Heinrich Knut? I'm not sure, Comrade Colonel. Andreas Mayer Mader. A participant in World War I and a professional scout. He spent many years in the eastern countries, in China, for instance, where he was Chiang Kai-shek's military counsel. He was one of the founders of the Muslim formations of USSR citizens. In 1942, he was promoted to SS Standartenführer and commander of the 1st Eastern Muslim SS Regiment. In 1943, he served in the Eastern Legion's command headquarters in the Ukraine. He and his apprentices were the leaders of a Hitler gang, and with the help of their followers, they were robbing, strangling, and annihilating every living thing on Ukrainian land. Your mission is to eliminate all three of them. According to our data, they're in the settlement of Yuratishki in Belarusia now. The mission is highly dangerous, since the Germans became more careful after the latest attempt upon their lives. Patrols can be found in every second quarter. Mayer Mader himself is heavily guarded. That is why you must be in line with the situation. Clear? Absolutely. Dismissed. Major Litvinenko will give you all the necessary details on the operation. No i dobra. Także tak, musimy wyeliminować Standartenführera Andreasa Mayer Madera. Jego biuro znajduje się na drugim piętrze budynku głównego. Tutaj musimy zabić Obersturmbannführera Wenke Bartlesza. Bartlesz lubi zaglądać do kieliszka, możesz to wykorzystać, spróbować go otruć. Dokładnie tu. Tej mapy niestety nie ma, powiem wam. Ja tego nie znalazłem. Dziwne to troszkę jest. Myślałem, że będziemy mogli sobie zobaczyć, chyba że z daleka. Wyeliminuj Obersturmbannführera Heinricha Knutta. Także. O, a tego zdjęcia nie widziałem. Kurde, powiem wam, że tak sobie tak przejechałem. Coś zawsze, powiem wam, nowego się pojawia, także kontynuujemy. No i mi mega, tak jak ostatnio mówiłem w odcinku, mega mi przypomina tutaj te przygody tego bohatera, trochę książki Sergiusza Piaseckiego. Będę może chciał w przyszłości też trochę, nie nagonkę, tylko jakby upowszechnić jego twórczość, ponieważ moim zdaniem bardzo mało osób w ogóle wie o nim, co mnie trochę smuci. Weźmiemy sobie tak, to i tak w sumie nam się nie przyda. Granaty to tam. Będziemy ogólnie starali się na cicho to zrobić. Dobra, myślę, że to nam powinno starczyć. Dwa noże mamy tylko, ale dobra. Także co, kontynuujemy. W ogóle też możecie dać znać w komentarzu, czy słyszeliście o kimś takim jak Sergiusz Piasecki, czytaliście jego książki, bo powiem wam, że mnie naprawdę sobie ostatnio zawziąłem, że przeczytam wszystkie jego książki. A naprawdę bardzo ciekawa postać. No i co? Trzeba, widzicie, wyeliminować. Tutaj w ogóle wam pokażę
Jeszcze mapkę. A, dobra. Mniej więcej tutaj mamy oczywiście nasze, nosząc mundur oficera, pokój radiowy. No, będziemy mieli tutaj trochę zabawy. Zobaczymy, ile nam to zajmie. No i dobra, bierzemy się za eliminację tutaj tych paru kolesi. Mam nadzieję, że to mi wyjdzie. Zrobimy sobie szybki zapis. Okej. Dobra, no i zaczynam się bawić. Niestety, znaczy ja mógłbym ich ominąć, powiem wam, ale mundur mi się przyda. Nie ukrywam. Mogłem trochę jeszcze inaczej zadziałać, ale tu mi zależało na tym, żeby właśnie wzbudzić popłoch trochę. No, żeby on mnie nie widział, bo ja chciałem garotę użyć. O, dobra. No, chłopie. Szybko, szybko. Możemy go w ten sposób, od tyłu go tu spróbujemy zajść. Dobra, o kurde. Chłopie, chłopie, nie patrz się. O, dobra, mamy to. No musimy tak specjalnie zrobić, nie mogłem tego inaczej, ponieważ chciałem jego mundur zdobyć. O to mi tylko chodziło. Zmienił ubranie, dokładnie. Będziemy mogli sobie już po tej wiosce swobodnie chodzić. Nawet się ostatnio zacząłem bawić na kodach. Powiem wam, że też może zrobimy jakiś odcineczek taki trochę dla jaj bardziej, żeby trochę pobawić się w rozwalanie tutaj niemiaszków. Dobra, co tutaj mamy jeszcze? To sobie... A, ten plecak musimy zdjąć, niestety. No jest tutaj trochę tych opcji. Pokażę wam, wreszcie się przejedziemy fajnie naszym tym motocyklem. Także to też będzie ciekawie. Dobra, wszystko raczej mam. Musimy jechać. Trzeba będzie tam uciec też stąd, z tej wioski, także nie tak hop-siup. Ciekawy tutaj, bo powiem wam, ja w ogóle na początek to myślałem, o kurde, że jak to przejść, ale zobaczycie następne misje, bo następne misje będą mega już trudne. To powinno nam pójść tutaj całkiem spoko. No widzicie, oni sobie tutaj chodzą. Ło. Znowu się wywaliłem tu. Zacząłem się zastanawiać najbardziej nad... nad tym, jakbyśmy tam mieli dojść. O kurde. W ogóle zróbmy sobie w ten sposób. O kurde, ich trochę tutaj jest. O choroba. Weźmy sobie, zapiszmy. Mam nadzieję, że nie zrobiłem takiego głupiego zapisu. Najbardziej to bym chciał być tym oficerem tam. O kurde. Wszędzie się patrzą. Dobra. Tam chronią jednego właśnie, a my idziemy po mundur, bo mi najbardziej na tym zależy. O choroba, teraz się dwóch tutaj patrzy. Ten tam za drzewem. Kurde, odwróćcie się panowie, ale teraz tutaj, bo ten po prawej i po lewej na mnie się patrzy. Ale dobra, udało się. O kurde. Tu jest jeszcze ten i tamten. No, jest szansa, że mnie odkryją, ale... Dobra, udało mi się. Ten tutaj chyba drzemie, z tego co pamiętam, ta... Puhuhu. Nie tak prosto, ale tak to będę miał łatwiej o wiele bardziej. Okej, dobra. Także to się udało. Trochę miałem przerwę też od gry, więc mam nadzieję, że sobie dam radę tu z nimi. A trzeba, powiem wam, po prostu wyczuć, kiedy oni przychodzą i tak dalej. Bierzemy szybko
gdzie my to mamy. Mam nadzieję, że jeszcze z tym katarem, bo powiem wam, coś mnie długo trzyma wyjątkowo z tym katarkiem. Dobra. I co, chloroform sobie wezmę. O, nice, dobra, pięknie, mamy go. O, tamten dobrze mnie nie widzi. I zmieniamy ubranie szybciutko i teraz powinno być ok. O, teraz mnie parę osób powinno lepiej... O, zmieniło się, także spoko. Czy coś tutaj miał? Jakiś papieren? Nie. No dobra. Także spoczko. No, chłopie. Czemu ty tu wchodzisz? W ogóle szok. Ten, żeby mnie nie zobaczył. Zróbmy sobie szybki zapis, bo już się... No, powiem wam, że po jakimś czasie człowiek się tak wtrynia w tą grę, już taki się zaczyna robić naprawdę... Nie zwraca już na uwagi, wiecie, wchodzi pomiędzy tych żołnierzy. Już czuć tą grę, to nie jest tak jak na początku. Szkoda, że może mi się uda w jakąś jeszcze tutaj grę zagrać tego typu. O, teraz nawet tutaj mam możliwość jego załatwienia. Ale ja będę ogólnie próbował otruć go. O kurde, on tam był, dobra. A, wiem już, czym był problem, bo ten żołnierz tutaj stoi. Zapiszmy sobie. Rozumiem, że jak wezmę utruję, to mnie... Tak, od razu mnie rozpozna ten. Także sobie wczytamy. No i tutaj muszę zrobić taki myk, że go po prostu zabiję. Z noża najlepiej i szybko przyniosę zwłoki za... Za ten. Dobra, mamy to. Podnieś ciało. I szybciutko niesiemy tu zwłoki za ten piec tutaj. Okej. W ogóle ta krew, dobrze, oni się nie pokopowali. Weźmy nóż. I teraz, kurde, jakbym zdążył jeszcze to... Trucizna, jest, dobra. Powinno się udać. Zapiszmy sobie. No i co, pójdzie ten chłop? Nie pójdzie? Idzie chyba. My się schowamy tu. Dobrze, ta baba nam nic nie robi, bo... Też by było. On teraz, bo on sobie tutaj dolewa co jakiś czas do flaszki. O. Proszę bardzo, widzicie, chapnął sobie. Tu też parę bugów widziałem, bo nawet byłem tu w suficie swego czasu. Dobra. Pora się wycofywać. O, w mordę. Nie gadajcie, że znaleźli ciało, ale teraz zrąbałem. Dobra, trudno. Tamci też się by skapnęli, bo i tak by było. Trzeba trójkę zabić też. Widzicie, można tutaj trochę biegać, nie? Można... Można trochę przyspieszyć. O, choroba z tym alarmem. Nie chciałbym. Ale jest to możliwe. Oj, i alarm. Liczba patroli wzrosła. Okej. Okay. Tutaj trzeba będzie tworzyć drzwi. Zapiszmy w ogóle, bo sobie tutaj tak wlazłem. I on tutaj, proszę bardzo, co tu się dzieje? Moi drodzy, dziwnego. W ogóle zrobimy sobie aż tą... Chciałem zrobić... Kurde, nie wiem tylko... O, dobra, zrobimy sobie zrzut ekranu. Dobra. Mapeczkę poproszę.
Mapeczkę to sobie mogę w sumie przybliżyć. O, widzicie, została wykonana misja, bo on się otruł. No i się zastanawiam, czy jak dwoma nożami sprzątnę? Może. O matko. Co fail. O, jak ładnie udało się. Ło. Dobra, mamy to. No musiałem niestety kobitkę też zabić, no cóż. Tak wyszło. Dobra, także tu mamy to kolejne. No i widzicie, i w sumie, kurde, szybciej to poszło niż myślałem. Aż za szybko. Dobra, ty se tu wejdź. No i dobra, idziemy tu. Warto mieć ten mundur, powiem wam, to dużo daje. I tak jak tutaj nie mamy żadnej presji czasowej i tak dalej, to jest też mega, ale no, o, tu mamy właśnie SDKZ-a też. Także też fajny, ale nie można niestety nim jeździć. Słabiutko, ale fajny. Ale powiem wam, że w przyszłych misjach będzie z tym czasowym ciężko. Naprawdę, i te misje takie, no ciężka jest moim zdaniem też twierdza, to co przechodziłem. Tam powiem wam, że też nie jest cel tak prosto, ale da się to poprzychodzić na szczęście. Da się to poprzychodzić na chama, że tak powiem, strzelając ostro. O, tutaj też sobie mogę strzelić fotę. Powinno być też fajnie, ładnie, to widać. O, dobra. Dobra, wy mnie tu zostawcie. No i od razu też mam tutaj łatwiej z tym wszystkim. Bo tak to miałem ich tutaj bardzo dużo na czerwono, aczkolwiek tamten chodzi, widzę. A, tu jednak nie, dobra. Zapiszmy sobie. Nie będzie to wcale takie proste. Ale już dobra, przypomniało mi się, jak to by to zrobić. Wiecie, można by było tutaj wszystkich wyczyścić, ale wtedy też tak nie do końca chodzą tu sobie. Ej, no, coś on na mnie patrzy, chłopie. Chłopie, nie ma patrzenia na mnie. O, jeszcze tamten idzie, kurde. Znaczy jakbym, wiecie co, uparł się i bym go kropnął i bym tutaj wziął, to też by było szybciej, ale go chciałem wam pokazać, w jaki tutaj sposób go można wyeliminować. W ogóle też możemy zrobić tak, że na przykład będę przechodził te misje po prostu strzelając do nich. I to też, bo pepesza ta 43, o ile się nie mylę, to jest naprawdę przepotężna. Tutaj przynajmniej w tej gierce, nie wiem jak w realu, ale... No, powiem wam, że robi wrażenie. Kurde, i tamten wlazł, bo on tam coś nasłuchuje, radia, wiecie, takie rzeczy. No, zaraz musimy przeczekać, żeby on wyszedł, bo ja mógłbym go spokojnie zaciukać, ale... No, zaraz zobaczymy, jak to... Ale będą jeszcze lepsze misje, mówię wam. Tutaj to jest taki prequel, bym powiedział, przed tym wszystkim. Kurde, no dobra, niech chłop tamten pójdzie, bo ja naprawdę chcę tam pójść. Tamten idzie, idzie, idzie. No zostaw mnie. O, ja cię kręcę. Teraz tamten na dole mnie prawie zobaczył. No dajesz, gościu. Dobra, zapiszmy szybko. Idziemy. Idziemy szybko, kurde, się odwróci zaraz, dobra, mamy to, okej, mamy to, tu wchodzimy, siema, no nie patrz się na mnie, chłopie, nic ci nie zrobię, no, schloryfikujemy cię trochę, czyli chloroformujemy cię, teraz, dobra, podnieść ciało szybko.
Ja jak brety mi potrafiły te zwłoki tu wyskoczyć przez to okno. Dobra. I teraz patrzcie, zrób spięcie w radiu, nie? I teraz, żeby mnie tylko tu ten chłop nie zobaczył, weźmy sobie, zapiszmy. Pomyślnie zapisano grę. Strażnicy wycofują się, on nic chyba nie miał, nie? W ekwipunku takiego. W razie co, ja sobie wezmę pistolecik z tumikiem. Trzeba uważać po prostu, mam nadzieję, że się nie zbugowałem. O, w mordę. Już się zbugowałem. No nic. O, widzicie? Takie jaja są. Dobra, chowam tą broń, bo jakby mnie ktoś zobaczył. Ej, no ale... No nie, chciałem wam pokazać. I wylazłem. Także, no... Trochę zbugowana jest ta giereczka. Ej, 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 co wy tak patrzycie tutaj? No nie, 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 nie. Albo wiecie co? Skorzystamy z zapisu. A to co, na dole ten mnie nie... No kurde, zostawcie mnie. Co za... Chciałem wam pokazać animację śmieszną. No chłopie, nie zmaś tu, no kurde. Czajcie, że z las? A, dobra, no to wczytamy. Kurde, dobra, no nic. Chciałem wam pokazać, byśmy... I tak wyszło to, ale chciałem wam pokazać, jak to wygląda tutaj. Bo to dosyć ciekawe jest. Właśnie czasem dają możliwość zastosowania się właśnie... To są takie podpowiedzi, nie? No zostało tu właśnie ten Madera, że pokój radiowy w budynku możesz zbadać, nie? I mamy takie coś właśnie. I nawet są podobni, powiem wam, do tych ilustracji. Tego co prawda nie widziałem. Ciekawe co to, kurczę, za rysunek. Myślałem, że jakiś Guderian czy coś. Ale to hit, nie? Jak szybko wyjść z tego. Ale to znaczy, że się nie skapnął tych zwłok. To dobrze, ale chciałem wam pokazać, jak go śmiesznie prąd porazi. Po prostu. Dziwnie to jest dosyć tak zrobione. W żadnej grze no nie widziałem czegoś takiego. No i jeszcze największy będzie chyba problem z... Bo... Czy najtrudniejsza? No jest skomplikowana dosyć. Ostatnia misja. Nie będę wam zdradzał, ale no z dwoma misjami tutaj miałem problem. Dosyć taki sporawy. Trochę mi to zajęło. Ale damy jakoś radę. W razie co, nie wiem, no zrobię cięcie czy coś, żeby wam nie zanudzać. Ale no, jest klimacik. Nawet żałuję w pewien sposób, że nie przechodzę tego z wami równo, że dla mnie to jest nowe, bo byście wtedy... Tylko, że to by odcinki trwały nawet po 2 godziny wtedy. A tak to już wiecie. No idzie ziomeczek. Patrz, nie widział nas w ogóle. Podchodzi do Redyjka. Grzebie, grzebie tam. I sru. No i teraz... Jakbym tutaj się jakoś... O, proszę bardzo. O, hej, proszę bardzo. Można, można, no także widzicie, no jeszcze sobie wejdziemy do ciężaróweczki, opla blitza i mamy elegancko. Bardzo ładnie, no powiem wam, że ekspresowo da się tą misję serio przejść. Przecież widziałem co lepszego, tam jakiś Niemiec pije. No i nowe serie, powiem wam, już niedługo. Zamierzam ogólnie po Dev2 Spice nową serię. Jeszcze nie powiem wam z jakiej gierki, ale zobaczycie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Trochę coś jeszcze innego niż było u mnie na kanale. Zachęcam z całą gwardię, ci co wytrwali, do lajkowania i do komentowania, ponieważ naprawdę dużo to daje. No i co? Wszystko ja wykonałem, nie? Opuść wioskę, tak. I dosyć daleko musimy tutaj pojechać. Wo, wo, wo.
Jedna misja na pewno będzie przeze mnie zrobiona, że tak powiem, na głośno, ponieważ nie chciało mi się bawić tam po cichu. No nie takie proste to jest wcale, powiem wam, ponieważ ci żołnierze naprawdę trzeba zapisywać co chwilę grę, jak jeszcze ma się apteczkę, to jeszcze jakoś można tam to przetrwać. Ale też, żeby się uleczyć, to trwa, także nie tak hop-siup. No ale ładnie, udało nam się. Zrobiłem egzekucję trzech oficerów, tych ziomeczków. No i elegancko, kurde, no zawodowiec. Także 20 minut, no to powiem wam, że naprawdę. Ale to idealnie, powiem szczerze, że do obejrzenia akurat nie za długo, nie za krótko, chociaż wiem, że niektórzy lubią dłuższe te odcinki. No ale nic, możecie mi napisać serio z tym Sergiuszem Piaseckim, bo mnie to osobiście bardzo ciekawi. Jeśli się podobało, to śmiało lajkujcie, komentujcie. I co? I widzimy się w kolejnym odcinku, zachęcam do innych serii. Trzymajcie się, hejka.